i wszystko jasne. Tu mamy wszystko w dobrym stanie, musimy to wkręcić. W dobrym stanie wszystko, dobra, teraz się... A tak wygląda kabel. Musimy go zarobić na nowo. Dobra, jak musimy, to musimy. Posłuchajcie, ja nie lubię się bawić w takie rzeczy. Będziecie dobrze widzieć, tak, będę miał podgląd przy okazji, to jest zardzewiałe, że cholera. Dobra. Obrabiarka. Ile mamy? Pociągnie. Po prostu go puszczę tutaj pod dachem bezpośrednio, bo to rozbiorę. Dobra, ujdzie. Tak. Najważniejsze, żeby tą izolację po prostu usunąć. Bo te wąsiki to one muszą tak być, bo to jest właśnie... To mi wypadło. To jest właśnie neutral. A główną żyłą miedzianą mamy właśnie dodatnie. O, musimy sobie tego usunąć. O. No. I teraz najważniejsze, musimy upytolić to. Jak najbliżej, to im najlepiej. Proszę, przycinamy kawałek. O. Mamy zarobione na nowo. Bierzemy gąsówkę kabla. Wtykamy. Skręcamy na nowo. Ja wam szczerze, ja nie lubię się w takie rzeczy bawić, bo to wymaga myślenia, a nie czytania poradników na YouTube. Tylko co mi tu nie chodzi, że to się nie chce wkręcić. Ale zaczęło się chyba kręcić wreszcie. Mamy połączone na nowo zarobione. Tak się to robi. Jeszcze skontrolujemy sobie antenę na dachu. To weźmiemy, wyprujemy i przeniesiemy to gdzieś tutaj pod dach. Będzie bezpiecznie. No i jestem na dachu. Tutaj wygląda wszystko dobrze. Tak jak to zostawiłem. Jest fachowo zabezpieczone, szczelnie domyka, tak jak należy, więc tutaj nic nie muszę ruszać, więc tu jest wszystko w porządku.